No hej, teraz jesteśmy na stoisku Lenovo, czyli tak naprawdę przyszliśmy tutaj dla Motorola. No i słuchajcie, Motorola zafundowała nam właśnie opad szczęki do podłogi. Pokazali nam koncepcyjny smartfon Razr. Co prawda to nie jest jeszcze taka pełna jego nazwa, bo to jest koncept, to jest próbka. Oni na razie testują tą technologię, ale popatrzcie jak to działa. Nie dość, że wygląda imponująco, to jeszcze całkiem fajnie działa, bo pomyśleli o zoptymalizowaniu aplikacji pod kątem tego rozsuwanego wyświetlacza. Można zobaczyć, jak na przykład fajnie dostosowuje się obraz na YouTubie, czy klawiaturka podczas wpisywania wiadomości. Trzeba przyznać, że naprawdę robi to niesamowite wrażenie, aczkolwiek tak jak powiedziałem, w tej formie tego telefonu na rynku jeszcze nie zobaczymy. Niestety zbudowanie takiej konstrukcji to jest naprawdę potężne wyzwanie i jeszcze po prostu trwają prace. Ta technologia wymaga jeszcze trochę roboty, trochę dopracowania, ale już możemy sobie zobaczyć, jak będą wyglądały telefony za rok, dwa, może trzy. To popatrzcie jeszcze chwilkę na to cudo, a ja w międzyczasie pozbieram szczękę z podłogi. Oto już przed Wami zaprezentowana dosłownie dwa dni przed targami w piąteczek Motorola DeFi 2. Jest to produkt tak naprawdę powstający we współpracy z marką Bullet Group, którą być może kojarzycie ze smartfonów marki CAT. Oczywiście urządzenie wytrzymałe, norma tam IP67, military standard 810, czyli można upuszczać, topić i tak dalej. To co najważniejsze w tym smartfonie to łączność satelitarna. Dzięki temu smartfonowi będzie się można skomunikować nawet tam, gdzie nie ma normalnego zasięgu komórkowego, czyli telefon dla outdoorowców.
niestety dla autorowców z USA, ponieważ właśnie się dowiedziałem, że ten produkt raczej do Europy niestety nie zawita. A jeżeli chodzi o specyfikację, no to cóż, taka mocno średnia półka. Więcej informacji na temat tego smartfonu znajdziecie oczywiście na MGSM-ie. Nie będę Was tu zanudzał specyfikacją. Chcę Wam pokazać jeszcze jeden produkt. A to już jest gadżecik dla tych, którzy chcą mieć łączność satelitarną, ale nie chcą zmieniać swojego smartfona. To jest po prostu akcesorium do smartfona umożliwiające kontakt przez satelitę, czyli mniej więcej to, co oferuje DeFi 2. Po prostu łączymy to z telefonem przez Bluetooth, ma to wbudowany GPS, w razie czego naciskamy guziczek i do służb ratunkowych, tudzież do zdefiniowanych numerów leci informacja, gdzie jesteśmy, no i że potrzebujemy pomocy. I to, tak jak powiedziałem, możliwe, że znajdzie się w Europie. Oczywiście są tu też pozostałe smartfony Motorola, ale te to już dobrze znacie, więc po prostu tylko tak informacyjnie. Ładne stędy, duże stoisko. O, jest też ThinkPhone, czyli ten powiedzmy biznesowy smartfonik. Też już zaprezentowany jakiś czas temu. Też już myślę, że sporo na jego temat czytaliście. I chyba pora pożegnać stoisko Motorola i Lenovo i pędzić dalej.